Siemanko, z tej strony Rozkminator. Witam na moim szalonym streamie. Witam Jacob Buzz, witam pierwszego widza. Powiedz mi, mój drogi, czy wszystko dobrze słychać? To znaczy, czy mnie słychać i czy grę słychać? Czy gra mnie nie zagłusza, bądź na odwrót? Na odwrót to nawet może być, ale w tamtą stronę to podpowiedz mi, jeśli możesz. Zobaczmy, czy wszystko gra. Siemanko, Potisman. Tym razem nie grasz w MGS-a. O, słychać mnie, tak? Gry nie słychać. Chwileczka. Może być związane z... O cholera, to z mikserem. Mikser dźwięk nie chce mi się włączyć. Siemanko, Returtu. Słuchajcie, zweryfikujcie mi jeszcze raz, czy... Alex, siemanko, ex Krugi. Zweryfikujcie mi jeszcze raz, czy słychać grę, czy nie. Ponieważ coś nie mogę się dostać do panelu głośności, a wydawało mi się, że mogłem ją wyciszyć. Zresztą... Giery nie słychać, tak? O, siemanko, Axel. Chwileczkę, słuchajcie. Siemanko, Cezary. Coś nie mogę się dostać do miksera głośności. Może za chwilkę mi się... Będzie ukaże konieczne zrestartować ten stream. Siemanko, PSX Maniak, siemka, Chrupek. Cicho całość. No wiem, Axel, że cicho całość. I ja się mogę o na tyle podgłośnić, co podsunąć mikrofon pod mordę, bo już mam go ustawionego na 2000%. Siema, tak, pamiętam PSX Maniak, pamiętam to ten oddaj kaszany. Owszem. Natomiast gry ponoć nie słychać. Słuchajcie, wiecie co? Muszę chyba zrestartować streama, bo nie mogę się coś dostać do panelu głośności. Tak więc poczekajcie chwileczkę, muszę was przeprosić i za chwilkę zobaczyć się z wami ponownie. Siemanko, Predator. Siemanko, reszta. Ponownie zresztą mam nadzieję, że już mnie słychać. Dajcie znać, czy wszystko działa. Zestrało się, mówi Neo. Siemanko, Neo, to po pierwsze. A po drugie, no, był ten chwilowy restarcik, bo był problem z dźwiękiem. Powiedzcie, czy teraz wszystko gra. Nadal mikrofon w lewym kanale. Wygląda na to, Axel, że mam ten mikrofon mono, który wchodzi tylko jednym kanałem. Nic z tym niestety nie zrobimy. Uwielbiamy Karmagedon. Ja też. Jeżeli wszystko działa, słuchajcie, to ja pozwolę sobie po prostu zacząć powoli. Ja słyszę ok. Coś tam cię słychać, ale na innym kanale. No i spoko. Giera cicho działa. Chwileczkę. Wystartuję wyścig i spróbuję... Masz duże transmisja offline, Neo? Spróbuj nacisnąć F5 i zrestartować. Dobrze, że cały dźwięk jest, a nie połowę. Znaczy, że cały obraz jest. No, bardzo dobrze, owszem. Zgadzam się. Teraz jeszcze z tym podgłośnieniem gry spróbujemy. Podgłośniłem o kilka procent, słuchajcie. Nie chcę podgłaśniać zbyt dużo, żeby mnie nie zagłuszyła. Tak więc powiedzcie... czy teraz wszystko w miarę gra. No jest, jak jest zmniejszone okienko, dasz na początku. Jademy. Na jakim systemie gram? Na Windowsie 7 gram w wersji SGOG-a, która jest przystosowana do grania na nowoczesnych systemach. Tak więc, no właśnie, jest spoko. Aha, no i dobra, to spoko. Jakbyście chcieli jakieś ewentualnie update'y w kwestii podgłośnienia lub ściszenia czegoś, to mówcie. No tylko nie mówcie, żeby podgłośnić mikrofon, bo to większe mogłoby być głośno. No więc, no co, słuchajcie, siemanko, witam was wszystkich na streamie z Karmagedon. Jest to wersja pierwotna całkowicie, to znaczy bez balans mikrofonu, mówisz. Chwileczkę, na to mogę rzucić okiem, czy nie mam ustawionego jakoś oko? Nie. Tak więc
wtedy mówię, no jeszcze ewentualnie dzisiejszy stream musimy testować, jak traktować jako kolejny w pewnym sensie połowiczny test pewnych rzeczy. Mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy. Gierka się też, no jak widać, troszeczkę tnie, no ale jest to też jakby niezależne ode mnie, ponieważ no cóż, jak widać, te najnowsze systemy nie są z nią zbyt wspaniale skonfigurowane. Siemanko Erik, witam. Zrobimy akcję z trailera dzisiejszego odcinka, czyli wielką masakrę futbolową. To jest zawsze najbardziej uwielbiający ten moment z całej gry. W OBS Studio zobaczyłeś ustawienie kanału mikrofonu wybrać. Tak, jest tam teoretycznie wszystko ustawione równomiernie, tak więc powinno być niby ok. Siemanko Mike, witam. Ale o właśnie, bo przypomniałem sobie, pytałem was wczoraj, ilu z was ogląda te streamy na telefonach, na komórkach, tabletach i tego typu rzeczach. I nie wyjaśniłem później, dlaczego pytałem, ponieważ sam zapomniałem dokończyć wątek. Chodziło mi właśnie o to, że byłem ciekaw, ile osób ogląda takie rzeczy na urządzeniach z... Jeszcze chwileczkę się poprawię. Na urządzeniach z głośnikami mono, na których to, w którym ja jestem kanale i tak dalej, to się nie za bardzo liczy. Predator, nie wyobraź się tylko w Windowsowych opcjach, dziękuję. Tak jak ogarnąłem, co radziłeś, właśnie rzuciłem przed chwilą w okiem i jest wszystko zbalansowane, tak więc... No słuchajcie, ja obecnie nadaję przez mikrofon za 5 zł za Allegro, tak więc myślę, że może to być w pewien sposób wskaźnikiem jakichś problemów z nim. Chyba, że później po streamie okaże się, że to wystarczyło przerzucić jedną przełączkę w jakimś miejscu, czego nie odczaiłem. I będę się z siebie śmiał. Dobra, okej. OBS wiesz kanał left. Niech będzie. Jeżeli zgadzacie się, w sumie po to wszystko jest. Jeszcze pogrzeby w tym OBS-ie w takim razie momencik. Zobaczmy, czy coś się tutaj da zrobić. No słuchaj, Axel, mam wszystko wyrównane. Teraz powiedzmy mikrofon. Mam go wycentrowany. Przerzucę go teraz w całości na lewy. Czy coś się zmieniło? Czy jest jakikolwiek inny dźwięk? Za chwileczkę zweryfikujecie, a teraz przerzucam na prawy. Teraz też mi powiecie, czy coś się zmieniło, a teraz centruję i powiecie, czy coś się zmieniło. Można dać mono mic'a nawet na dwa kanały. 8 Alepa. Oj, siema Petrus. Dać mono mic'a na dwa kanały. O, w sumie Lepa, ty mi najwięcej podoradzałeś i ten, w sumie tutaj ogarniasz. Może mi powiesz bezpośrednio, gdzie dokładnie znajdę tą opcję. No mówię, mam downmix do mono, taką opcję zaznaczoną. Teraz słyszę po środku normalnie, tak? Aha, o, teraz jest równo. A Erik mówi, że gorzej. Tak więc są podzielone opinie. Nie wykluczam, że może być tak, że po środku porówno będzie gorzej. Ale powiedzcie, czy tak zostawić, czy powrócić do mono? Jest na dwa kanały. Jaką masz nazwę na Steamie, nie streamie? Nazwę na Steamie to mam tę prywatną. To mam niepodawalną. Ja nie narzekam. Okej, dobra, to słuchajcie, zostawiam na razie ten dźwięk tak. Kontynuujemy. Zostaw tyle. No, tak robimy. Siemanko Agresyw. I działamy. No i dobra. To co, słuchajcie. O, jeszcze Lepa coś doradza. Urządzę na chodzinie konolicy, są ikony ustawienia. Aha, no to już właśnie to... To się udało. Logo z Carmageddona. No tak, logo z Carmageddona było na, nie wiem, na miniaturce. Czy o to coś się widać? A weź mnie zaproś. To stary, to później, to na priwa takie rzeczy. Teraz jesteś w kanałach obu i tak dalej. Dobra. No to słuchajcie, co? Słowem wstępu, czym się dzisiaj zajmujemy? Może wreszcie dokończę. Czy gra kiepsko chodzi? Owszem, ponieważ jest to goła wersja Carmageddona.
nie obsługująca jeszcze karty 3D, tak więc jest to wersja hardware. I zdecydowałem się na wybór tej wersji, żeby klimat był jak najbardziej retro, o ironio. Ponieważ w taką wersję grałem Carmageddona za dzieciaka. Tak wyglądała na moim rubiciastym komputerze wtedy. Tak więc w sumie, jeśli ludzie tak kochają autentyczność, no to słuchajcie. Poczujcie się jak w latach 90. przez chwilkę i tak dalej. Natomiast no, Carmageddon to jest gierka, która po prostu zawładnęła moim umysłem w momencie jej premiery. Kiedy zobaczyłem recenzję w CD Action, jak spluźniłem, w Secret Service oczywiście, to po prostu stwierdziłem, że to jest gra dla mnie, muszę w to zagrać. I jakimś fartem oni jeszcze dołączyli, bodajże na którymś cover dysku, demo świątecznej, jakieś specjalne, czy to był świąteczny, czy demo dodatku Splatpak? Chyba demo dodatku Splatpak, o! Demo świąteczne to ostatnie, jak się oglądałem dla Beki. Kiedy dorwałem to demo, no to po prostu przegrzało na moim dysku dobrych kilka miesięcy. W końcu udało mi się dorwać pełną wersję, przejść, odblokować wszystkie trasy, wszystkie samochody i tak dalej, no to po prostu było z najfajniejszych momentów mojego grania za dzieciaka. Okej, okay, to ten. Nie przedłużając moich wspomnień starego dziada, coś tak się pozbawiam o chińskich bajkach. Okej, okay, no jak powiem co jak. Może za mało ramu. Kto wie, możliwe, że w Dotboxie w tym ustawieniu bloga jest zrobione tak, żeby były autentyczne odczucia. Cholera, lagi. No cóż, życie. Retroświr, no proste. Też mam lagi. Wszyscy mają lagi. O, siemanko Dragonowy. Skończyłem wyścig, niemożliwe. Skończyłem wyścig jako pierwszy ten? Nie przez zabicie wszystkich oponentów? Co się znajdzie? O, siemanko Konkluzja. Konikluzja, jak zasypleniłem. Lagi chyba każdy ma. Przepisowo. Tak, ja im przepiszę coś na moją jazdę. Bitrate transmisji 4800 ustawiłem bodajże. Kiepski upload. Też nie wykluczam. Słaby net. Wiecie co, kurwa, powiem wam szczerze, że wiecie, no nie do końca ogarniam jeszcze wszystkie niuanse tego biznesu, tak więc nie wykluczam wszystkich tych opcji. Mam nadzieję, że z waszą pomocą będziemy je wszystkie weryfikować powoli. Next level? Już jest next level, na szczęście. Pytanie z innej beczki, czemu nie masz reklam włączonych pod filmami? Wiesz co, mam włączone reklamy pod filmami. Nawet tutaj patrzyłem na YouTubie, na tym live'ie jest jakaś opcja pójść reklamę na zawołanie, czy coś w tym guście. Nawet rozumiałem, czy tego nie przetestować. Natomiast słuchaj, mam włączone reklamy. I zazwyczaj jak odpalam swoje filmy na telefonie na przykład, to się nawet włączają. Na kompie nie wiem jak jest, ponieważ zazwyczaj mam u siebie samego wyłączone. Ale na tablecie, na kompie nie ma problemów. W niektórych niestety, no ja mam tendencję do wrzucania muzy na przykład licencjonowanej. Które mam po prostu poblokowane, ponieważ bardziej mi pasuje, wiecie, jakiś utwór, za który ktoś chce kasę do mojej wizji filmiku. Oj, ale zrobiłem salto. Niż wstawienie jakiejś stokowej muzyki. Ale ostatnio się wykpiłem tak, że zaczynam kraść 8-bitowe remixy tych różnych utworów, tak więc może w ten sposób jakoś przejdzie. Wyścig wygrany. Jeżeli dopiero teraz gratulujesz mi wygranego wyścigu, to zaczynam się zastanawiać, jaki macie lag, znaczy opóźnienie streama względem mnie, ponieważ teoretycznie powinno być wyłączone duże opóźnienie. Dużo ludu dzisiaj. A właśnie, ile widzi ktoś licznik może? Ile jest w ogóle nas tutaj dzisiaj? Nigdy u mnie reklamy nie miałeś? No to nie wiem, spróbuj pokombinować z adblockiem może. Albo spróbuj odpalić na, wiesz, mobilnym urządzeniu jakimś. Tak więc może...
PSX Maniak, niestety kolego, nie wykonam twojej prośby, nie podam ci głośno i wyraźnie nazwy mojego Steama. Ponieważ to tak samo jakbyś mnie zapytał o mój PESEL. O, siemanko Sławianie, udało się. I Fanzerker, siemka, elo. Aż na waszą cześć przywitaniową wykonam kolejny wyskok. Maskując to, że się zgubiłem. Chwileczkę muszę zobaczyć, gdzie mam pojechać. Do dwójki. Jedziemy na dwójeczkę. Siemanko Mystification. Gdzie to pobrać? Słuchaj, na Google są obie wersje całkowicie legalnie przystosowane do działania na nowoczesnych komputerach, tak więc można sobie spokojnie znaleźć. A na DOSa? No to ten. Wersje demonstracyjne chociażby. Carmageddona, bodajże 3D ma są dostępne pod DOSa. Można znaleźć spokojnie na jakichś stronach Abandonware. Wystarczy się pogooglować. Siemanko, Operacja Retro. I Max już. Rany. Faktycznie nas tutaj dzisiaj jest. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że wszyscy zdecydowaliście się wpaść. Postaram się też wreszcie wrócić na trasę, ponieważ się zgubiłem potężnie. Okej. Słuchajcie, skoro już jest nas tutaj aż tyle, to zadam wam pytanko od siebie pierwsze. Ilu z was grało w Carmageddona w czasach jego premiery, a ilu z was zapoznało się z tą grą już na fali zainteresowania retro, powiedzmy? A kto widzi ją po raz pierwszy? Czy na Gogu jest płatne? No na Gogu jest płatne, ale to mam kilka groszy, no nie? A jeżeli chcesz nie korzystać z ich oferty, to Google też zawsze ci pomoże. Dam linka, gdzie ściągnąć Carmageddona na nowe systemy? Mogę, pewnie, wykorzystam tę stronkę letniej Google Dat For You, specjalnie dla was. O, Eretur tu gra w 97. Lepa dobrze też mówi, że jest dobry port Carmageddon na Androida, chwilowo nawet za darmo. Ja pamiętam, że ja go kupiłem legalnie, całkowicie jak był w sklepie za kasę i kosztował 3,47 chyba. I to był najlepszy zakup androidowy w moim życiu, mi się wydaje. Świetny, przeszedłem go na telefonie. Jest to chyba jedyna gra, którą przeszedłem na telefonie od początku do końca. Cezary mówi, że nie grałeś w ten tytuł, ale widział. Neo, że grał trochę po premierze. Jacob, że po premierze. Steve, że się urodził 6 lat po premierze. Nie musiało ci to przeszkodzić w nią zagrać potem. A później wszystkie części u Neo jeszcze. O, bardzo dobrze. Kilka lat po premierze u Petrusa. Slavianin na fali zainteresowania. O, dokładnie, też mówi o wersji androidowej. O, jeszcze z padem do smartfona to pewnie będzie faktycznie dobre rozwiązanie. Pamiętam, że próbowałem sobie tą androidową wersję odpalić na UI i nawet mi się ją udało tam sideloadować, ale draństwo niestety nie za bardzo chciało współpracować z padami tymi UI-owymi. Nomen omen, ale no niestety nie udało się. Natomiast bez problemu działało przez podłączenie tabletu przez HDMI pod telewizor, tak więc jakąś tam namiastkę miałem tego Carmageddona. Ile się nad tym siedziało, no proste. No i spoko, czyli widzę, że jest podgłośnie odrobiony mikrofon. Axel, słuchaj. Jeżeli zlewa się mikrofon z grą, to powiedzcie, ponieważ jedyne co ja mogę zrobić, to przyciszyć grę, gdyż mikrofon mam podgłośniony na 2000% już, tak więc wyżej już po prostu się nie da, bo ten program mi nie pozwala wstukać większej liczby. PSX Maniak nie grał w dniu premiery, bo mi nie było na świecie, ale poznałem 2 lata temu. No, rozumiem, że ci się spodobało, ponieważ jak można nie lubić Carmageddona. O kurwa, ja pierdzielę, tak się zagadałem z wami, że zapomniałem, że w tej grze jest licznik czasu, który się zeruje, jeżeli nie nabije się przechodniów. Muszę szybko ściechać, bo przegram. O, chwileczka, koncentracja na grze. Ja miałem pirata na PS1, Predator mówisz. Czy zaraz się zaczepię? Nie dostanę tak szybko, na krowie, nabijamy. Chodź tu, krówko, chodź, hamburgerku, chodź. Może łatwiej będzie nabić na kimś. Tak w ogóle to niesamowite,
w jaki sposób live'owanie zmienia podejście do grania. Nigdy w życiu bym nie grał w Carmageddona tak, żeby próbować wygrać dwa wyścigi pod rząd przez przejechanie wszystkich checkpointów. Normalnie już bym tutaj wszystkich rozjeżdżał. I nie wiem, czy nie będę musiał tak zrobić, ponieważ coś mam przeczucie, że może mi się nie udać dobić tych sekund. Ty szmato, sprzątną mi wszystkie krowy. Burak. Idę, nie mam czasu, mówi z Mystic Sword. Cóż, czas to pieniądz, więc miłego. Kosmiczny soundtrack, o proste. Nawet ktoś mnie się przedwczoraj pytał, jaki jest mój ulubiony soundtrack z gier i... O, Gredeko przecież. Chwileczkę, ale mnie złapaliście z tym przyciszaniem, akurat teraz, kiedy dosłownie nie mam czasu. Szybko muszę się zrespawnować. Chociaż z drugiej strony jest tej grze chyba jakaś pauza, o. Tak więc mogę spróbować przyciszyć trochę grę. Wracamy do poziomu wyjściowego, mniej więcej. O, a i słuchajcie, chwileczkę, pozwólcie, że się trochę zbliżę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Sonic. Ale nie taki, jaki byście się spodziewali. Otóż nie wiem czemu znalazłem soczek, który nazywa się Sonic, ale ma na okładce królika Bugsa. Nie wiem, co to ma wspólnego ze sobą. Sega! W ogóle nie słychać teraz, ponieważ gra była zapauzowana. I teraz już powinno być wszystko ok. Co to za muzyka w tle? Lokowanie produktów. No, proste. Pijcie Sonika! Pijcie Sonika! Muzyka w tle, Mateuszu, to jest Fear Factory, które nagrało OST do Carmageddonu. Jest to zremiksowana bodajże ich płyta The Manufacture bądź Obsolete. Niestety nie pomnę teraz, czy dobry ten soczek. Może być. Wiecie, woda z cukrem. Jeża pijesz. Trochę kolczasty, owszem. Muszę się aż zrespawnować. O, dobra. Pograjmy w Carmageddona jak należy. W Carmageddonie była taka opcja legendarna, że można wygrać wyścig poprzez rozjechanie wszystkich przechodniów. Czy któremuś z was udała się ta sztuka? Ponieważ ja wam powiem, że próbowałem tego autentycznie, tak wiecie, że się zaciąłem, że siadłem do gry z nastawieniem, że... o kurwa, zniknął koleżka. Dammit. Siadałem do gry z nastawieniem, że będę rozjeżdżał wszystkich. Wezmę ich tam od A do Z, rozjadę. Ale zawsze mi tam z 10 czy 15 zostawało w jakichś dziwnych miejscach zespawnowanych i po prostu nie dało się tego ukończyć. Jeżeli ktokolwiek ukończył w ten sposób wyścig, albo chociaż widział na YouTubie czy coś takiego, to dajcie mi znać, bo to musi być niesamowite osiągnięcie. Pewnie dzisiaj byłby za to niezły achievement. O, albo ciekawe, czy w tej, czy w remasterze jest achievement bądź trofeum za rozjechanie wszystkich. Nigdy soku porządnego nie piłem. No nie wiem, być może. Zaraz mi powiesz, jaki jest prawdziwy sok. Nie wiem, sok z ogórków na kaca, tak? To tak, to jest najlepszy sok. Sztuka udała się tobie 5 razy na fonie. No proszę. To tym większy kudos, bo te rozjeżdżanie na malutkich ekranikach to było troszeczkę męczące. Chyba cały właśnie... Carmageddon androidowy przeszedłem poprzez wygrywanie poszczególnych ścieżek. Głosu nie ma z gry teraz, mówi Neo. Chwileczkę, w takim razie zrobimy jeszcze wypośrodkowanie. Wcześniej było 50, zrzuciłem na 30, teraz będzie 40. Czy pamiętam o Bob? Rzuciłem okiem na Bob. Siemanko Maciek, tak w ogóle. Rzuciłem okiem na Bob. Co to jest? To jakaś taka platformówka z jakimś takim robakorobotem. Gdzieś widziałem urywki tej gry kiedyś. Czy ona jest jakoś szczególnie warta zainteresowania? Powiem tak, no pamiętam o tym, ale nie... O, yeah! Przepraszam, nie odkryłem jeszcze, cóż w niej jest potencjalnie fascynującego na materiał. Dalej nie ma głosu. Halo reszta, słuchajcie, zweryfikujcie mi podpowiedź Neo odnośnie głosu, czy nie ma głosu z gry w ogóle. Czy mógłbym ograć Painkillera? Dobra, dobra sieka, owszem. Gry nie słychać, mówi Axel.
to bardzo, bardzo niedobrze. Momencik. Nie ma głosu z gry. Goddammit. To prawdopodobnie przy tym... Psuje się w ogóle przy wyjściu z gry chwilowym, tak więc muszę zrestartować streama. Momencik. No elo, siemanko. Już jestem... Powinienem być z powrotem. Tak więc... Powiedzcie proszę... Jak teraz z dźwiękiem? Czy wszystko gra i czy kwiczy, jak mówię, Rytultu? Słychać klikanie, słychać, działa. Bardzo dobrze. Świetnie. Mam nadzieję, że teraz jest też dźwięk z gry odpowiednio podciszony. Tak więc okej. Tak, siemanko Dolfino, kłopoty techniczne jak zawsze muszą być. No ale miejmy nadzieję, że już teraz działa. Co, na czym się tak zacząłem, bo ten, słuchajcie, mówię, chciałem kolejny raz tutaj znowu klepy podziękować za pomoc przy ustawieniu tego wszystkiego, ponieważ ważną kwestią jest to, że dzięki poleceniu OBS-a przez niego odkryłem także metodę do nagrywania konsol, z którymi miałem problemy, tak więc mam nadzieję, że podkręci to też potencjał do jakichś przyszłych materiałów. No, postanowiłem, że po zrestartowaniu streama to też, że walnę od razu inną planszę, ponieważ ile można jeździć na jednej. Plansza zimowa to jest jedna z moich ulubionych, zwłaszcza ta pierwsza trasa, to jest jedna z moich ulubionych tras w Carmageddonie. Nie wiem czemu, ponieważ zazwyczaj w wyścigówkach te trasy zimowe mnie wkurwiają, ze względu na zazwyczaj obecną fizykę ślizgania się po śniegu. Natomiast kiedy grałem w Carmageddona, to była jedna z pierwszych wyścigówek w pełni trójwymiarowych, które ja grałem, które miały no, de facto model fizyki, prawda? Bo tutaj jak się potrąci jakieś pachołki po drodze i tak dalej, to one się też jakimś takim niby hawokiem sterują. I pamiętam, że gdzieś tutaj jest lodowisko i może spróbuję je znaleźć za chwilkę, jak sobie napiję trochę tych przechodniów i czasu i spróbuję się poślizgać. O. Dobra, skoro już wszyscy... Siemanko Tom Robson, elo. Wszyscy już są i słyszą, to teraz tak, może jakiś painkiller później albo następnym razem. Następnym razem bez problemu, czy później to nie wiem, bo nie wiem, czy mogę... Nie pamiętam, czy mam go na dysku na tym kompie. Zlewa się mikrofon z grą. Goddammit. No, dobra. Zaczynam mieć pewne podejrzenia, jako że Axel jest zboczeńcem dźwiękowym i tobie zawsze dźwięk nie pasuje, to zaczynam mieć pewne podejrzenia co do tych uwag. Zobaczę później na streamie, jak zobaczę, że się nie zlewa, to będzie pierdol. Kingpin, muza Cypressów. Wiesz co, kurde, Kingpin to jest taka gierka, która mnie troszeczkę ominęła i niby zawsze chciałem ją ograć, ale denerwowała mnie strasznie już swoją oldschoolowością. Może to jest jakiś patent na to, żeby takie gierki próbować ograć na live'ach na przykład właśnie, no bo okazja do wypróbowywania jakichś nowych tytułów to zawsze jest. Dźwięk jest wystarczający, nie ma tragedii, nie łam się, zlewa się, słucham na lapciu, dźwięk może być wyłącznie. No to słuchajcie, jest partyzantka, musi być. A jak jest w miarę okej, to jest w miarę okej. Siemanko Kryspin, nie usłyszę co mówisz, bo grasz w Heroes 3. O, że przeze mnie zacząłeś grać Metroida. Nawet nie wiesz, jak się cieszę na taką wiadomość. Oczywiście nie usłyszysz tego, ponieważ grasz w Heroes, ale ja się strasznie cieszę, ponieważ za każdym razem, jak słyszę, że ktoś się zainteresował jakąś grą po moim materiale, to czuję, że moja misja została spełniona. Ostatnio ktoś też mi zaczął mówić, że zainspirowany moim materiałem o Metroidzie zaczął przechodzić Zeldy. Nie wiem, jaka jest korelacja Metroida z Zeldą. Być może taka, że w sumie no, ja też rozumiem, żeby się za nie zabrać. Ale samego patentu mu gratuluję. Koleś przeszedł już mi wszystkie te tam NES-owe i SNES-owe części, tak więc bardzo dobrze. Jakbym nie miał painkillera, oryginał.
Wiesz co, mam go gdzieś chyba w wersji cyfrowej po prostu. Tak więc nie będę musiał cię pozbawiać. Aczkolwiek, kurde, Painkiller to jest w sumie nawet nawet ostatnio jak ostatnio Brado mnie prosił, żebym w jakimś popykajmy nagrał coś z Xboxa pierwszego. I tak sobie spojrzałem przez chwilkę w stronę Painkillera właśnie. Ponieważ to była nawet całkiem fajna gierka. Axel Internet z Biedronki. Ciekawe czy Internet z Biedronki jest aż tak zacinający. Lubię stare gry, mówi Basic Maniac. No proste. Bardzo dobrze, trzeba lubić stare gry. Trzeba lubić, trzeba szanować, trzeba je też besztać czasem, jak są na przykład jakoś wyjątkowo do dupy. Dobra, nabiłem trochę czasu, to spróbuję pojechać na lodowisko. Tak w ogóle właśnie, na razie jako, że nie ma palących żadnych pytań, to podpytam się was znowu ja o to, o dobór gierki właśnie, o. Ponieważ wybrałem sobie Carmageddon ze względu na to, że jest to gra, którą bardzo dobrze znam, którą gra się lekko, łatwo i przyjemnie i nie angażująco, że tak powiem. Ze względu na to, że jakoś nie za bardzo widzę nawet, że tak powiem, chęć z mojej strony na to, żeby grać na live'ach w jakieś wymagające, o Jezu, ale spadła, wielkiego skilla gry. Natomiast powiedzcie, co wy sądzicie o takim doborze, czy właśnie gierki, w których zupełnie nic się niejako na ekranie nie dzieje, kiedy ja gadam, to bardziej was rajcują, czy wolelibyście coś bardziej skupionego. Czy grałem w Body Harvest? Tak, grałem. Mam na Nintendo 64. Grałem w Body Harvest z tego względu, że zainteresowało mnie pod tym kątem, że jest to gra zrobiona przez DMC, czy DMG, teraz już nie przypomnę sobie. Czyli tych kolesi od GTA. Do pierwszego teraz muszę jechać, w drugą stronę. Jako, że jest zrobiona przez kolesi od GTA i jest na Nintendo 64, to uznaję to jako taką jakby niejako iterację GTA na piątą generację konsol w trójwymiarze. Ponieważ mam taką obsesję retro, że tak powiem, w temacie gier z serii GTA, że jestem bardzo niezadowolony z tego, że na konsole typu PlayStation bądź Sega Saturn nie powstało żadne GTA w stylu takim, który znamy i kochamy najbardziej, czyli w trójwymiarze. Jako, że na Playaka pierwszego wyszła gra Driver 2, w której można wychodzić z samochodu i poruszać się po ogromnym mieście, no to wiemy, że technicznie jest to możliwe do zrobienia, natomiast no, że tak powiem, sorry, zagapiłem się na te odliczanie od Podismana, co to 41. I czemu nie zaczął od 42, najważniejszej liczby we wszechświecie. On chyba odliczał mi ten czas, ale to jest, słuchajcie, to jest 8.42, a nie 8, a nie 0. Tak więc generalnie w Body Harvest grałem. Co do Midtown Madness, o które pyta się Neo, wiesz co, nie kojarzę w tym momencie, tak więc być może nie. No, nie kojarzę w ogóle w tym momencie tytułu, co to może być za gra. Tak więc odpowiedzią jest chyba nie. Coś się musi dziać na ekranie i najlepiej niech będzie blad jak tu. A właśnie! Słuchajcie, dobra wiadomość odnośnie streamowania. Testowałem też, czy da się streamować z DOSBoxa. I dawało się. Tak więc mam w planach spróbować postreamować grę Blood właśnie. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Tej gry nie przeszedłem. Ale widzę, że Lepa kojarzy, o co chodzi. Tak więc... Powiedz mi, Lepa, oglądałeś ten angielski serial? Tam z 84. Hitchhiker's Guide. O kurde, jest zajebista wersja. Ludzie najczęściej kojarzą ten film z 2005, bądź no, ze względu na zainteresowanie retro kojarzą grę z... Teraz nie chcę skłamać, czy to było Apple 2, czy Atari. No tak na 8-bitowe komputery, no tak.
Natomiast nie wiem, czy zdarzyło ci się czytać książkę, bądź widzieć właśnie tą wspaniałą sześciodcinkową ekranizację z 1984 roku. Jeżeli nie, to polecam. Zajebista sprawa. Do której będę prowadził tego live'a? No, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że dwugodzinna formuła jest w miarę w porządku, ale to jest właśnie też kwestia, którą chciałem się podpytać was. O właśnie, dobrze, że zwróciłeś na to. O, siemanko Bartek. A jeżeli tam Mavest była gierka, jeździło się po Chicago. Cholera, wiecie co, w ogóle nie kojarzę, ale muszę wyjść, wychodzę na tempaka pewnie, ale nie kojarzę teraz, jak ta gra wygląda. Do 23 mówi Potismami. Ja nie mam problemu, żeby cisnąć do 23. Natomiast właśnie chciałem was podpytać o to, w jakich dniach, w jakich godzinach na przykład streamowanie wam najbardziej odpowiada. Ponieważ kiedy pytałem się o to w odniesieniu do odcinków, no to usłyszałem, że najczęściej to jest mało ważne, ponieważ no, jeśli chodzi o filmy normalne, to nikt nie czeka z zegarkiem na jakiś konkretny dzień i godzinę. Natomiast no, jeśli chodzi o live, no to myślę, że fajnie by ludzie mieli czas, żeby się znajdywać. A, cholera, ominąłem ich. O jote. Tak więc jakby co, to podpowiadajcie. Wieczorem chyba, tak? Teraz mówi, że widział film z 2005 roku. Polecam ci serial w takim razie też. Jacob, lubi gadki o konsolach? Ojej, zniknął mi chłopet, nie przeczytałem, przepraszam. Ale jeśli ci się podoba, to bardzo dziękuję i miło, że słuchasz. Natomiast jeszcze co do tego, do której dzisiaj, no to myślę, że jeszcze, nie wiem, z kwadransik może popykam w tego Carmageddona. Słuchajcie, zrobię 10-minutową przerwę i mogę spróbować jeszcze godzinkę pocisnąć w coś innego. Właśnie może na przykład w tego Glada, co by na to. O, jest, lubię twoje gadki o retro konsolach i gierkach. Przygotowany merytorycznie na temat. No i bardzo mi miło. Staram się być w nich konkretny. Co sądzę o Carmageddon 2 i 3? O trójce niestety nie za dużo ci powiem, natomiast dwójka jest super. Też przekatowałem sporo, tylko że dwójkę niestety u kolegi. Jako że dwójka wymagała już akceleratora 3D, a ja przez długi czas go nie miałem. Właściwie za dziecięcej takiej ery gracza to właściwie chyba w ogóle mogę powiedzieć, że nie miałem. Blad. O, fajnie widać, że wszyscy są za Bladem. Bardzo się cieszę, doskonale. To mówię, za chwileczkę spróbujemy przełączyć. Czy w Carmageddonie nie można zniszczyć swojego wozu? Wypróbujmy to! Można de facto zniszczyć go, ale nie tak, żeby wykluczyć się z wyścigu. Natomiast spróbujmy go teraz doprowadzić do stanu totalnej dezelacji za pomocą tych tutaj min. Da się go fajnie pogiąć. W dwójce za to dało się bodajże przeciąć wręcz ten samochód na pół, tak więc te możliwości były jeszcze bardziej zaawansowane. Natomiast co do tego TDR 2000, to nie wiem, jakoś nigdy mi się nie zdarzyło w niego grać. O, już tu za ścianą się zdarzyła. O, siemanko Brado, witam cię, elo. No, przybył nasz pierwszy generał. Wszyscy w takim razie normalnie są. Spróbujmy się wrócić bez jeszcze naprawy. No i spróbuję go tak rozjechać, żeby już się w ogóle nie dało telepać. Oznaką chyba największego kompletnego rozwalenia samochodu w Carmageddonie jest, kiedy zacznie z nas wyciekać olej i wtedy już po prostu nie da się drgnąć, nic zrobić. O! Lepa dorwał Blada. A, dwójkę. The Chosen w Xboxie z dodatkiem. Kurczę, w dodatek nigdy nie grałem. Natomiast dwójka była całkiem spoko. Pamiętam, że straszliwie mi się podobała ta sikająca wszędzie krew w Bladzie dwójce. Chociaż z drugiej strony jakoś mi... W ogóle Blada dwójkę, słuchajcie, dorwałem, popykałem w niego gdzieś tak w
2001 roku, a to był akurat taki, taki, nie wiem, czteroletni mniej więcej okres mojego, o kurde, ale się fajnie te lepiej, czteroletni okres mojego wychłodzenia zainteresowania grami, i jakoś nie za bardzo przypadło mi do gustu przejście w 3D w Bladzie 2, o dziwo, mimo że zawsze byłem za postępem technologicznym i tak dalej. Wydawało mi się, że Blad 1 przy te swoje, dobra, może się naprawię, bo to już nie ma sensu. Blad 1 przy te swoje sprite'owe postacie i takie komiksowe wręcz podejście do gore, wydaje mi się, że ma jakoś tak więcej klimatu, o dziwo. O, widzę, że zszedł gdzieś temat na Turoka 2. A, że kto w co gra. Spoko. Czy ze mnie zachciałeś kupić Nintendo? A jakie Nintendo? Pegasusa czy Nintendo 64? Zagalaj live na Trilkilla. Słuchaj, z Aggressive z Trilkillem. Przepraszam. Z Trilkillem mam o tyle problem, że jest na PlayStation. A miałem jakieś problemy, jak próbowałem przechwytywać obraz z emulatora Playaka, to jeszcze miałem problemy. Natomiast kiedy przechwytuję PlayStation przez Grabber, to mam straszliwe zakłócenia dźwięku. I cholera, powiem wam, że naprawdę zastanawiam się coraz bardziej nad tym, żeby zacząć myśleć nad inwestycją w jakiś lepszy Grabber niż ten EasyCap. Ponieważ no, przydałoby mi się coś, co by zgrywało chociażby obraz w jakości komponent, dobrze mówię? Komponent, tak. I bez problemów z framerate'em. O, Lepa, podpowiem, jak się pozbyć zakłóceń, tak? O, to byłoby zajebiście, stary, ponieważ... Jacob... Przepraszam chwileczkę, Jacob mówi, że Nintendo Switch. No, jeżeli możesz kupić, to proste. Staraj się. Myślę, że polecam, mimo że nie miałem w rękach. Mój brat za to miał w rękach i mówi, że jest całkiem okej, ale jakiś tam GPD Win czy coś, taki przenośny komputerek lepszy, bo na tym też można Skyrim odpalić. Natomiast Lepa, jeżeli udałoby ci się mnie przeprowadzić, to byłbym znowu stokrotnie wdzięczny, ponieważ w tym draństwie zawsze się przychwytuje takie bzyczenie popierdolone. No ale to w takim razie to pozwolę sobie się do ciebie odezwać w późniejszym terminie o porady. Za które zresztą dziękuję bardzo jak najbardziej. Avermedia. Kurde, wiecie co? Spróbuję zmienić trasę, ponieważ już samego mnie zaczęło nudzić jeżdżenie w kółko po tym, po tej zimie. Czy mam w ogóle jakąś jeszcze dostępną oprócz tych pierwszych trzech, to będzie pytanie. Nie, problem. To mam inną propozycję. Słuchajcie, mówię, poproszę was o 5-minutową jakąś tam, czy kilku, może 7, przerwę i spróbuję się przełączyć na Blada i pociśniemy sobie w Blada. Wszyscy są za, że tak powiem? Rozumiem, że tak. Jaki macie wybór. Tak więc co? Widzimy się za jakieś 5-7 minutek.